2 do 1 przegrywamy z Wisłą Płock, no i chyba możemy powiedzieć sobie szczerze, że szkoda, że tak późno się obudziliśmy. No na pewno, no. Ciężko do przerwy dostaliśmy bramkę i w szatni sobie powiedzieliśmy, że chcemy odrobić ten wynik i chcemy u siebie wygrać, no ale co, no nie udało się, ale myślę, że walczyliśmy, że z drugiej połowy graliśmy równie jak równie z liderem i na pewno się tego mecz nie wstydzimy. Ta druga bramka trochę zabiła mecz? Nie, myślę, że no na pewno, no, ale my nie podaliśmy się i było widać na boisku, że dążyliśmy, chcieliśmy wynik zmienić, no strzeliliśmy na 2-1 i no blisko było, żebyśmy ten mecz jeszcze wyrównali. Zapytam się o presję bytowskich kibiców, bo tylko 3 zwycięstwa mamy u siebie. Czy to jest jakiś problem dla was zawodników? Nie, czemu? To jest taki mecz, tak jak każdy, czy na wyjeździe, czy u siebie. No, akurat dzisiaj graliśmy z liderem, chcieliśmy pokazać, że nie odstajemy od nich, no ale co, przegraliśmy, no i będziemy walczyć w następnych meczach o 3 punkty. Już w piątek zagramy z Gieksą w Katowicach, no i chyba możemy mimo wszystko, mimo tej porażki, patrzeć bardziej optymistycznie. Na pewno wyciągniemy wnioski w poniedziałek, trener analizę zrobi. Na pewno będziemy jechać po 3 punkty, bo mamy dobry zespół i wierzymy w siebie i no i to, co mogę powiedzieć. Dzięki.